Czwarta część, dobra. Witam Państwa ponownie. Rozpoczynamy czwartą część. Mam na imię Zbyszek, jestem instruktorem w szkole jazdy Kursant. Rozpoczynamy, kontynuujemy trasę egzaminacyjną na kategorię AM. Wykonamy teraz zatrzymanie w wyznaczonym miejscu, wykorzystując tutaj pobocze. Proszę, zatrzymaj się po prawej stronie na poboczu. No i tutaj też prawidłowo włączył kierunkowskaz, upewnił się o możliwości i zatrzymał się. Teraz po przygotowaniu, proszę, kontynuujemy jazdę. Tutaj bardzo ważne jest, że mało co widać, bo samochód egzaminacyjny zasłania widoczność, więc powinien dojechać bliżej jezdni i ponownie upewnić się. Znaczy widać, że dojeżdża. Dobrze. Kierunkowskazu zapomniałeś wyłączyć. I na pierwszym możliwym skrzyżowaniu skręcimy w prawo. Też sobie ładnie poradził. Nie skręcił w prawo, bo to jest zakaz, czyli wybrał właściwe skrzyżowanie. Dobrze, tu też się upewnił możliwości skrętu. Wjechaliśmy teraz na ulicę Tarnogajską. I na pierwszym możliwym skrzyżowaniu skręcimy w lewo. Tak naprawdę podsumowując całą strefę egzaminacyjną i trasę egzaminacyjną do kategorii AM, to nic trudnego praktycznie nie ma. Oprócz tych trudniejszych wyjazdów, takich włączenie się do ruchu z dróg podporządkowanych, to w zasadzie uważam, że nic na tej trasie nie ma szczególnego. Nie jest ta trasa trudna, ale są takie dwa skrzyżowania, gdzie przy dużym natężeniu ruchu naprawdę jest trudno wjechać na tą drogę. Teraz wjechaliśmy w ulicę Tarnogajską. Przepraszam, Klimasa. Tutaj mamy szereg wyjazdów. Z obiektów przydrożnych. No i tutaj prawidłowo sobie wychwycił, może troszeczkę za bardzo asekuracyjnie, ale jak nie ma widoczności, tym bardziej, że krzaki zasłaniają widoczność. Ponownie zbliżamy się do skrzyżowania, na którym skręcimy w prawo. Zbliżamy się już do końca trasy. Zatrzymamy się w tym samym miejscu, z którego rozpoczynaliśmy trasę egzaminacyjną na kategorię AM. W prawo teraz proszę. I zatrzymujemy się. Stop. Tak.
Tak, proszę Państwa, wygląda trasa egzaminacyjna na kategorię AM. Dziękuję za uwagę i to by było tyle.